Młodzie Eko Kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny haul lumpeksowy. Mam bardzo fajne rzeczy, oczywiście. Wydaje mi się, że zawsze poluję na fajne rzeczy, no bo jakie inne rzeczy warto w końcu kupować w lumpeksie? Także słuchajcie, przechodzimy do rzeczy. Oczywiście bardzo proszę o zasubskrybowanie kanału i polubienie filmiku. Filmiki są bardzo pracochłonne, a bardzo też zależy mi na zasięgach, więc proszę Was, zasubskrybujcie, jeśli oglądacie i przechodzimy do konkretów. Kochani, zrobiłam zakupy w Ciuchach Kraków na jesiennej nowej dostawie. No i pokażę Wam tutaj przebitki, jak tam byłam, jak zaczynałam szukać tych ciuchów. Taki krótki reportaż i potem przechodzimy już do hola. Cześć kochani, idę sobie teraz w Krakowie, okolicy ulicy Długiej, do lumpeksu, do ciuchów. Nie byłam jeszcze na nowej dostawie w tym sezonie, więc zobaczymy, co uda mi się kupić. Może coś dla mnie, może coś dla Was w sklepiku. Jeżeli coś uda mi się kupić, to oczywiście Wam potem pokażę, co to było. Zobaczymy, zrobimy haul. Mam nadzieję, że coś fajnego załapię. Mam tylko godzinę, bo wiecie, ja teraz pracuję też i w szkole, i w teatrze, i w sklepie. Jest pełno roboty. A jestem teraz na przejściu. Nie ma świateł tu. No i zobaczymy. Bardzo jestem ciekawa, jak wygląda ta nowa dostawa. No niestety na nowej dostawie jest dosyć drogo, więc pójdę na część z wagą, ale pójdę też na takie rzeczy, wiecie, takie super luksusowe szukać ich, chodzi mi o to właśnie, żeby w naszym sklepie taki towar był. No i może znajdę też coś fajnego na jesień dla siebie. Mam nadzieję. W ogóle tu w okolicy jest sporo sklepów. Patrzcie, tu za mną. Tu jest second hand też na Długiej, na samym nowym Chleparzu. A tymczasem idę na górę. O tam. Ciuchy Kraków. No i kochani, jestem po zakupach. Już jadę teraz do pracy, do sklepu. Nawet będę już dzisiaj coś wysyłać. Bardzo się cieszę. I zobaczcie, mam zakupy z ciuchów, nowego towaru. Bardzo drogi towar jest tam. Jak na zwykły lumpek, bo to nie jest żadna galeria vintage. Naprawdę bardzo drogo. Ale znalazłam rzeczy na wagę tak super jakości, że mimo, że też nie były jakieś o 2 złote, to naprawdę przepiękne udało mi się wyszukać rzeczy właśnie w trochę większych rozmiarach, także niedługo będę Wam pokazywać już, co kupiłam. To wygląda tam. Słuchajcie, no i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście dosyć wysokie ceny są. No, zresztą nic dziwnego, każdy chce zarobić. Powiem Wam, że jak na lumpeks, no to te na przykład płaszcze są naprawdę drogie. 100 zł za normalnie taki, nie jakiś w idealnym, perfekcyjnym stanie płaszcz, trochę lepszej marki trzeba dać. No wiecie, wiadomo, to są rzeczy, które normalnie kosztują bardzo, bardzo dużo, więc też nic dziwnego. Ale jednak nie kupiłam takich większych rzeczy. Kupiłam takie rzeczy, które stwierdziłam, że cena będzie się opłacała, czyli cena jest jeszcze w miarę korzystna. Bo wiecie, ja chodzę też na dużo wyprzedaży, więc nie ma co szaleć w najdroższym momencie, w najdroższych sklepach, prawda? Także idziemy, przechodzimy do konkretów. Moi drodzy, zacznę tym razem od tego, co mam na sobie, bo zakochałam się w tych spodniach. Słuchajcie, one były na nowej dostawie, jak mówię. To są spodnie vintage ze 100% wełny i są w idealnym stanie. Nie ma tam nic, przetarcia, dziurki, niczego. Po prostu i w kolorze, tym pięknym, takim bursztynowym, żółtym, zresztą może szafranowym trochę nawet, się zakochałam. I w kroju takim właśnie artystycznym. Mają bardzo wąski pas, jak to spodnie vintage. Zobaczcie z tyłu. Tutaj mają zamek, to nawet widać, że jest vintage. Spodnie vintage często są takie wąskie w talii. Ja bardzo lubię takie rzeczy, które są właśnie tak fajnie szyte, że są wąskie w talii. Mają świetne te kieszenie. Celowo nie włożyłam paska, żebyście zobaczyli, jaki mają tutaj krój, bo pasek trochę jednak kamufluje te
ten krój. Cienki paseczek tutaj wchodzi, bo mamy fajne szlufki. No i one są takie idealne długościowo. Ja włożyłam sobie teraz botki, które też Wam zaraz pokażę, żeby Wam pokazać dół tych spodni, bo jeżeli bym włożyła płaskie buty, to one trochę już tracą na tym swoim kształcie takim, bo płaskie są, opierają się minimalnie już na butach. Także specjalnie takie wyższe botki, żebyście widzieli, jak to wygląda. No i zobaczcie, włożyłam sobie tutaj akurat do kontrastowego golfa, takiego z kaszmiru bordowego i do korali pasujących. Także, tadam! Pierwotnie te spodnie miały być przeznaczone do sklepu, ale stwierdziłam, że jednak są tak fajne, że nie oddam ich, bo ja uwielbiam tego typu spodnie po prostu. I już się cieszę cała na to, że będę je nosić, bo naprawdę są mega uniwersalne. Myślicie może, że taki kolor jest trudny do ogrania? Absolutnie nie. Wszystkie śliwki, fiolety, kolor czerwony, kolor czarny, kolor biały, kremowy, wszystko to do tego, biały chyba najmniej, bo jest zbyt zimny, może być do takiego aż ciepłego odcienia żółci, ale pokażę Wam kilka przebitek stylóweczek innych górach, żebyście zobaczyli, jak to fajnie może właśnie wyglądać. A jeszcze pokażę Wam z kamizelką. Ja mam tutaj taką gorsetto kamizelkę, która jest naprawdę super i jest bardzo kolorowa. Często nosiłam to do takich brązowych spodni z wełny, takich z gumą, też bardzo szerokich, które już widzieliście u mnie. O! No i zobaczcie, to też moim zdaniem tylko wtedy pewnie bez korali, spróbujemy je zdjąć, żeby nie przesadzić z dodatkami, wiecie, bo nie ma, jest cienka granica między tym, co wygląda fajnie, a tym, co już jest za dużo tego. Moim zdaniem taki gorsecik też może wyglądać całkiem, można go trochę rozpiąć u góry, wyglądać całkiem fajnie, bo kolorystyka tutaj nawiązuje i do swetra, i do spodni, także też może to być pomysł. No, uważam, że naprawdę super, super zakup te spodnie i nie były tanie, powiem Wam, bo one prawie 40 zł kosztowały ze względu na tą wełnę prawdopodobnie. No i słusznie, bo są tego warte i naprawdę są przepiękne. Takie rzeczy też będą u nas w sklepie, ja ciągle poluję na takie perełki, ale już mamy bardzo fajne spodnie, które były ostatnio w live'ie, także jak ktoś nie oglądał poprzedniego live'a ze spodniami i swetrami, to sobie zajrzyjcie. Będę robiła też na Instagrama przebitki ze sklepu takie, gdzie pokazuję krótko różne rzeczy, także możecie sobie wejść na Instagrama, bo mamy linki, są w opisie filmu. Także zapraszam serdecznie Was. Też mam konto na TikToku, również namiary są wszystkie w opisie. No i na TikToku są też takie skróty właśnie, takie krótkie filmiki. Teraz nawet nagrywam takie z głosem, więc możecie tam sobie też zobaczyć. Bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, jeszcze tutaj propozycja może być czarny golfik. Taki mam cieniuśki golfik. Jak jeszcze jest trochę teraz cieplej, to można taki cienki golfik z bawełny włożyć do tego i też do tej kamizelki, do tego gorsetu z czernią będzie pasował. Tak samo, słuchajcie, ten golfik, który był ostatnio w szafie kapsułowej, który pokazywałam w wielu stylówkach. Bardzo, bardzo taki naprawdę uniwersalny. Też moim zdaniem będzie super wyglądał i zobaczcie sobie, jak to wygląda. Czarnym już się nie pokazuje, ale w tym kremowym Wam się pokażę i mam jeszcze taką wełnianą koszulkę, która też super moim zdaniem się do tego nadaje. Także zobaczcie właśnie do różnych kolorów, do tej szafy kapsułowej też te spodnie się świetnie wpasowują, dodając odrobinę właśnie koloru. No, moi drodzy, to teraz przechodzimy dalej. Zdejmę ten gorset jednak.
No i tak. Lecimy dalej. Słuchajcie, teraz chcę Wam pokazać torebki. Będę miała bardzo dużo fajnych torebek. Teraz bardzo się cieszę, bo dla Was te torebki kupuję. Jedna z torebek. Oczywiście zawsze mi jest się tak żal rozstawać z tymi torebkami. Biję się ze sobą, czy któreś sobie zostawić, czy nie. Ale ja mam dużo torebek, no niestety. Słuchajcie, przepiękna torebeczka właśnie z nowego towaru, ale jest niewielka, więc jeszcze warto było ją też kupić nawet na nowym towarze. Tutaj jest napisane Belsak, Belsak, czyli piękna torba, dobra torba. Prawdopodobnie to jest jakaś włoska torebka, już Wam mówię, nie ma tutaj metki w środku. Taka po prostu skórzana saszetka do przewieszenia sobie przez ramię, nawet do tego fajnie wygląda, zobaczcie. Mimo czarnych butów, bardzo, bardzo fajna i będzie w nowym holu z torebeczkami, w nowym live'ie. Piękny kolor ma, zobaczcie, ona ma taki, ja nie wiem nawet jak to nazwać, taki czekoladowo-brązowy kolor, chłodny brąz. Trochę ma w sobie szarości nawet odcienia ten brąz i naprawdę ślicznie to wygląda z tym logo tutaj i no jest bardzo, bardzo ładna i elegancka i w takim dobrym guście. Także jak szukacie takiej małej torebki na portfel, telefon, klucze i szminkę, żeby na przykład polecieć sobie na zakupy, to jest idealna torebka. Naprawdę jest przepiękna. No, wow. Że to ktoś oddaje, wiecie, co zawsze się dziwię, że ludzie oddają takie piękne rzeczy, naprawdę. No, czasem ja też oddaję, to fakt. Słuchajcie, następna torebka to jest moja perełka. I chyba się ktoś pomylił w tym second handzie, bo tam było napisane U, a U to znaczy uszkodzone. Natomiast ta torebka absolutnie nie ma ani jednej wady. Obejrzałam ją z wszystkich stron. Jest cudowna po prostu, to jest skóra najwyższej jakości i w ogóle to jest torba Fossil. Zobaczcie sobie przebitki, które Wam tam wklejam, jakie ceny są torebek Fossil, bo naprawdę to jest bardzo dobra marka. Ja już mam jedną torebkę, którą kiedyś kupiłam w TK Maxie na wyprzedaży i kosztowała 400 zł i to było, słuchajcie, z 8 czy 9 lat temu, więc samo mówi za siebie i to wiadomo, TK Max ma takie dobre ceny. Natomiast nowe, no to już w ogóle. No i naprawdę jest przepiękna, zobaczcie. Ma pasek, wszystko jest kompletne. W ogóle nie ma ani jednego zadrapania. Ona ma taki trochę kuferkowy styl. Z rączkami, no naprawdę, ja nie wiem, o co komuś chodziło z tym uszkodzeniem. Nie ma tu żadnego uszkodzenia. Może pomyłka, no albo, albo coś się im wydawało. W każdym razie, zobaczcie, jest nówka. Torebka jest po prostu nowa. Ma tutaj oczywiście, że ma oryginalne naszywki, zameczki z napisami. Nie, to jest na pewno na 100% oryginał Fossila, bo ja znam ich torebki. Tutaj jest nawet taki numer. Możecie zobaczyć, że jest nawet numer seryjny torebki tutaj na tej metce w środku. Także no, jestem zachwycona tą torebką. Jest bardzo leciutka, bo to jest taka dosyć cieńszy rodzaj skóry, to nie jest taka ciężka, bardzo gruba i sztywna skóra, tylko jest taka przyjemna bardzo. No, a tu jeszcze jest nazwa, Fossil. Jedyne co, to ktoś chyba odpiął taką zawieszkę z kluczykiem, bo Fossil, charakterystycznym takim elementem torebek Fossil są te przypinki z kluczykiem. A to nie jest problem, bo ja mam drugą torebkę, mogę sobie po prostu ten kluczyk przypiąć do tej torebki też, jak będę z nią chodzić. Także jak najbardziej się nada. No i po prostu zobaczcie, jakie to jest śliczne. Pokazywałam już tą torebkę, ale nie mówiłam tak szczegółowo w programie właśnie o szafie kapsułowej. Jest niewypchana, więc... No i taka torebka już nie muszę mówić, że do wszystkiego pasuje. Prawie do wszystkiego, no powiedzmy nie do bardzo jasnych stylizacji. Takich tone to tone, czy tone in tone, ale takich, gdzie jakiś element czerni występuje, no to po prostu zostawiam sobie tą torebkę. No nie muszę chyba tego mówić, bo jest idealna wielkość, taka na co dzień, jak nie musisz mieć mnóstwa bagażu. No i po prostu uwielbiam też firmę Fossil. Ich torebki zawsze mi się podobają, po prostu są mega stylowe. Słuchajcie, idziemy dalej. Pokażę Wam teraz żakiet, który nie jest z tego sklepu, no niestety, ale zapomniałam go Wam pokazać, właściwie nie zapomniałam, tylko nie pokazałam go, bo był w praniu, a Len
wiadomo, trzeba naprawdę fajnie wyprasować, więc nie pokazywałam go do tej pory. Ale zobaczcie, to jest żakiet, który będzie w sklepie. To jest zaraz i len. Prawdziwy len. I to jest taka narzutka, żakiet narzutka. Fajny na taką jeszcze cieplejszą trochę jesień. Bardzo ładny, nic nie zniszczony. Możecie sobie zobaczyć z wszystkich stron. Niekoniecznie do tych spodni, bo one są trochę zbyt bufiaste do tego żakietu, ale na przykład do jeansów i do białej koszulki, albo do takiej właśnie naturalnym kolorze koszulki będzie super. Tak samo do sukienki mini na przykład, świetnie taki żakiet będzie pasował, jako taka marynara, trochę oversize. I moim zdaniem jest przepiękny i w lecie też się sprawdzi na jakąś sukienkę czy do spodenek krótkich. O! To będzie też świetny właśnie żakiet do krótkich spodenek w kolorze lnianym. Jak ktoś lubi w ogóle len, to jest super nabytek, także Wam polecam go i będziemy oczywiście go pokazywać. Teraz średnio mi pasuje do tej stylówy, ale jest naprawdę mega, mega. I ten żakiet kupiłam naprawdę niedrogo w Babskim Raju. Trochę wcześniej właśnie w Gdowie. Kochani, idziemy dalej. Teraz Wam pokażę bluzkę, którą właśnie też kupiłam teraz wracamy do tych ciuchów. Na długiej w ciuchach. 70% bawełna i 30% jedwab. Tu jest napisane firma Trinity. Taka romantyczna bluzeczka w cudownym kolorze, bo wiecie, że ja kocham ten kolor, taki odcień starego różu. Taki pudrowy róż właśnie i ma przepiękną aplikację, zobaczcie, z takim angielskim haftem i z takimi kamyczkami. Ale to nie jest jakaś bardzo duża i niegustowna ozdoba. Myślę, że jest taka, jak ktoś jest romantykiem, to jest taka w sam raz. No i oczywiście, że to możecie nosić do wszystkiego, no nie do tych spodni oczywiście, bo to jest taka rzecz bardziej letnia, ale no na przykład do spódnicy, nawet czarnej, do, słuchajcie, do spodni takich eleganckich z kantkiem, jak najbardziej pod spód. Nie trzeba już mieć biżuterii, bo już biżuteria do jeszcze takiej dużej ozdoby z przodu to już nie za bardzo pasuje. No i jeszcze chciałam Wam pokazać, jakie ma fajne tutaj takie zakładeczki. Bardzo ładnie uszyta rzecz, naprawdę, ślicznie. I na dole też są zakładeczki, więc to można sobie nosić też na wierzch, na przykład na rurki, jako taką mini tuniczkę. Bardzo, bardzo ładne to jest i no i oczywiście wiadomo, że z nowego towaru ten towar jest dość drogi, ale bluzki jeszcze są takie rozsądne, rozsądne. Także to w zasadzie dla Was kupiłam, bo u mnie już tych różowych rzeczy to jest chyba z 20 w tym kolorze. Idziemy dalej, moi drodzy, i aha, i zapomniałam Wam powiedzieć o butach. No słuchajcie, mam na sobie buty rozmiar 39-40, czyli dużo za duże na mnie, ale są to takie botki w kroju trochę sztybletów, bo mają tutaj gumkę. Pokażę Wam tam zbliżenia zdjęć. I są w idealnym stanie jak nóweczki, słuchajcie. Prawdziwy zamsz, bardzo fajny obcasik. To jest taka szpila, ale są naprawdę wygodne, to mnie bardzo zdziwiło. No i teraz modny krój, ten taki do szpica. Naprawdę super, całe ze skórki buty. Idealna moim zdaniem właśnie do stylówek jesiennych, także te buciki też możecie sobie, będziecie mogli sobie w naszym sklepiku kupić. Są przepiękne po prostu. Według mnie są perfekcyjne i naprawdę takie buty kosztują kilka ładnych stówek, a u nas naprawdę będzie dobra cena, bo jak mówiłam na otwarcie, te ceny robimy takie spoko przystępne. Także taram! Takie buciki. No, ja tutaj mogę spokojnie dwa palce wsadzić z tyłu, no ale dam radę, widzicie, nawet na tyle są wygodne, że noga mi się wcale nie przekrzywia, mimo że są dużo za duże na mnie. Także są naprawdę spoko i bardzo ładnie wyglądają moim zdaniem. I to są bardzo uniwersalne też buty. Dobra, idziemy dalej, kochani. Spódnica też z tego sklepu, 100% wełna i to jest Marks & Spencer. To jest duży rozmiar, to jest L-ka, XL-ka, raczej powiedziałabym, że XL-ka i ona jest długa i ma taką formę litery A i to jest bardzo dobra forma, taka wyszczuplająca, bo A, linia A zawsze będzie nam powodowała, że wyglądamy tak bardziej smukło, szczuplej i tego typu spódnica, ona jest tutaj jakby na takiej gumce. O, widzicie, jest taka uciągliwa, lekko w pasie,
Ale to jest szyte prawdopodobnie ze skosu, dlatego ona się tak fajnie dopasowuje. No i myślę, że dla osób, które już pytały o większe rozmiary, to jest super zakup, bo jest bardzo uniwersalna, piękna wełna, jak nowa i bardzo fajna długość, bo trochę bodka nam czy kozaka wystaje, a właśnie taka długość spódnicy i taki krój spódnicy będzie fajnie sylwetkę wyciągał. Ja mogę się Wam pokazać tylko tak, bo one jest na mnie naprawdę dosyć sporo za duże. Ale myślę, że to jest LXL. XL to by trzeba już pytać o rozmiar, ale w L-kę to na 100% się tu Panie zmieszczą, nie ma problemu. Widzicie, no ja sobie tak dopasowuję, ale tak naprawdę tu jest guma, więc to jest na mnie sporo, sporo za duże. Ale uważam, że ta spódnica jest przepiękna i bardzo uniwersalna, także jestem zadowolona z tych zakupów. Ostatnie dwie rzeczy to będzie cudowny żakiet z jedwabiu i wiskozy. Wiskoza tam jest 80, tradycyjnie 80 kilka procent wiskozy i około 17% jedwabiu. I znowu, słuchajcie, trafiłam na żakiet, zobaczcie, że nie kłamię, tej firmy Windsmore, czyli to jest znowu ta firma, którą prowadziła moja rodzina w Anglii. To jest niewiarygodne. Ostatnio ciągle znajduję ich rzeczy. Już nie dosyć sporo tych rzeczy robili. Była nawet spora firma, spora taka manufaktura. No i przepiękna rzecz. Zobaczcie, jakie to ma kolory. Ja się Wam tam pokażę. Nakręciłam przebitki w poprzednim holu z tym, bo akurat mi pasowała stylówka taka bordowa. No i naprawdę, to jest oczywiście większy rozmiar. Dla mnie to jest za duży. To jest L-ka. Spokojnie L-ka, może nawet XL-ka. Trzeba by oczywiście tutaj sobie sprawdzić wymiary. Bardzo elegancka rzecz. Bardzo fajna marynara, taka długa, na przykład do eleganckich spodni, jak ktoś lubi spodnie, albo do wąskiej, długiej spódnicy, a nawet do mini, bo przecież panie w większym rozmiarze też mogą nosić mini, bo wiele takich pań ma przepiękne nogi. No, osobiście widziałam już to wiele razy, że po prostu osoby w rozmiarze tam L czy XL mają długie, piękne, szczupłe nogi. To się bardzo często zdarza. No i właśnie wydaje mi się, że to jest żakiet taki naprawdę wyjściowy, super materiał dla właśnie takich osób, które chcą być super eleganckie. Może być nawet na Wigilię to strój, bo te kolory, to czerwone wino z czernią, w takie liście to jest jakby. No i to ma fajny, bardzo fajny krój moim zdaniem, bo ma taką stójkę tutaj. No i słuchajcie, do tego upolowałam również z jedwabiu i wiskozy szaliczek, który super pasuje w takim stylu trochę secesyjnym. Zobaczcie, jaki piękny wzór ma ten szalik. Naprawdę jest, no śliczny jest. I ma taki efekt ombre, że przechodzi tutaj z jaśniejszego do takiego ciemnego, czyli z takiego borda czerwieni do takiej bardzo dojrzałej śliwki. Węgierki. Prześliczne to jest. Też się waham, czy jeszcze tego szalika nie zostawić, ale wydaje mi się, że to jest też fajny komplet do tego, więc może nie będę tego rozdzielać, tylko będzie mógł sobie ktoś po prostu to zakupić jako komplet. Tadam! Kochani, na ten haul to tyle. Mam dużo więcej rzeczy, ale będę to dzielić na partie, no bo nie można wszystkiego na raz pokazać, bo to by przytłoczyło. A poza tym no też są niektóre rzeczy w praniu jeszcze i tak dalej. Także zobaczycie niedługo super też haul z nowych dostaw w Dobczycach i super torebki przepiękne, które kupiłam i rzeczy z wyprzedaży. Także już Was zapraszam i oczywiście będą programy stylówkowe. Obiecałam program w jesieni o Królowej Elżbiecie, jej stylu, inspiracjach tym stylem. I na pewno będzie też filmik o trendach, także już jest tyle planów, że nie wiem, kiedy to zrealizuję, wiecie, zakładając, że jeszcze mam sklep. A dla tych, co się jeszcze zastanawiają, bo miałam pytania o to, to sklepik jest na razie czynny po południu, ale też nie codziennie, bo my pracujemy też w inny sposób, ale można się po prostu kontaktować i pytać, kiedy będziemy, albo umówić się nawet na konkretną godzinę z nami za pomocą maila, tam modaekokreatywna@gmail.com. Można też po prostu próbować, jak jesteście blisko, czy jesteście w Wieliczce, zobaczyć, czy akurat jesteśmy. A sklep internetowy jeszcze nie jest gotowy, bo to naprawdę trochę zajmuje takie formalności. Także na razie tylko przez maila kontakt albo na privie w Messengerze z Facebooka lub z Instagrama w wiadomościach możecie się z nami kontaktować.
Także zapraszamy serdecznie i niedługo już te normalne sprzedaże, takie sklep internetowy też będzie, ale po prostu no, musicie nam dać czas, bo myśmy naprawdę bardzo szybko wpadły na ten pomysł i na razie urządzanie sklepu i kręcenie tych live'ów trochę nas absorbuje, ale wszystko w swoim czasie będzie jak najbardziej. Także do zobaczenia kochani i pozdrawiam, miłego tygodnia. Cześć!